Drodzy latarnicy, drodzy przyjaciele, nie mogę być z wami na tym wielkim spotkaniu, bo właśnie dzisiaj w Strasburgu zaczyna się plenarne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Ale jestem z wami i jestem przy wszystkich waszych projektach. Tak jak tu w Parlamencie Europejskim dyskutuje się o sprawach cyfrowych, to bierze się pod uwagę także to wszystko, co wynika z zagrożeń, jeśli nie dbamy o tych, którzy nie mają umiejętności cyfrowych. Ja opowiadam przyjaciołom z różnych grup poselskich, że mamy w Polsce taki program, że młodzi ludzie i nie tylko, wolontariusze i przygotowani do tego fachowo, metodycznie, pomagają starszym w zdobyciu umiejętności i wiedzy, jak posługiwać się komputerem, jak korzystać z internetu. Warto, żeby o tym programie mówić w Europie szerzej i myślę, że znajdziemy okazje różne, żeby latarników w Brukseli zaprezentować. Dzisiaj życzę wam, żebyście podsumowali dotychczasowe działania, żebyście nabrali energii na to wszystko, co może wynikać dla programów latarniczych z nowego programu operacyjnego Polska Cyfrowa, który myślę w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie startował. Komisja Europejska dała mu zielone światło. Jest to pierwszy polski program, który takie zielone światło otrzymał i ma dobre rekomendacje z Komisji Europejskiej. Ważne jest, żeby pojawiły się oprócz tych działań, które zostały podjęte, nowe, jeszcze szersze działania. Ważne, żeby w ogóle patrzeć na edukację cyfrową. To, co wy robicie, latarnicy, to likwidujecie wykluczenie osób starszych ze świata cyfrowego. Ale to, co chcielibyśmy zrobić w szkołach, upowszechniając umiejętności programowania, kodowania, to pozwoli wykluczyć przyszłych pracowników będących na rynku pracy, nie wykluczyć, pozwoli ochronić ich przed wykluczeniem, ponieważ będą mieli dobre, potrzebne na rynku pracy umiejętności cyfrowe. Trzymam za was kciuki, trzymam kciuki za wszystkich waszych liderów. Wszystko to, co robicie, robicie fantastycznie i róbcie tak dalej i jeszcze lepiej, a na następnym spotkaniu może już fizycznie będę obecny.